syn, troszeczkę zakręciłem się znowu w pracy. Dużo różnych obowiązków, nowych wyzwań. Dochodziło do tego, że o pierwszej w nocy wracam do domu. Gdzieś tam z biura, bo dużo roboty było, dużo rozmów i w pewnym momencie tak zauważyłem, że zaczęło się robić sucho troszeczkę w moim życiu. Gdzieś tak kasa się zgadzała, bo już od dawna się zgadza, z pieniędzmi nie ma problemu, ale brakowało mi takiego odczucia Boga na co dzień. Brakowało mi przepływu mocy, brakowało mi ewangelizacji, uzdrowień, takich rzeczy. I zastanawiam się, czemu właściwie jakoś nie ciągnie mnie w tą stronę. Z jednej strony zauważyłem, że mi tego brakuje, a z drugiej strony jakoś nie czułem tego flow, nie? No i po prostu dodało do mnie, że kupę czasu poświęcałem na oczywiście bardzo ważne sprawy, ale nie poświęcałem czasu na proste rozważanie prostych prawd, którymi kiedyś żyłem, tak jak funkcjonowałem. I co zacząłem robić? Powiedziałem Bogu, mówię, że troszeczkę gdzieś popłynąłem w bok, brakuje mi, inaczej powiedziałem, że wiem, że jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy jedno, mówię, ale chciałbym na nowo rozniecić ten ogień we mnie, ogień ducha. Też fajnie, bo po rozmowie z Mateuszem dowiedziałem się o jednym nauczaniu od Artura, bo tam akurat opowiadał o ogniu Ducha Świętego, że to ten ogień jest dany i teraz od nas zależy, czy my ten ogień rozniecimy jeszcze bardziej, czy my go będziemy tłumić. Ja go po prostu przez pewien czas zacząłem tłumić i sam się dziwiłem, o co mi chodzi, nie? No i pomodliłem się, że chcę to rozpalić na nowo, iść w tym kierunku, że chcę Ciebie doświadczać, Boże, każdego dnia. I akurat byłem na służbie. Akurat pełniłem służbę na punkcie alarmowym. Dzień był bardzo pracowity. Nie pod takim kątem, że siłowo, dużo siłowej pracy było, tylko takie organizacyjne i przy komputerze trzeba było dużo pouzupełnić, porobić, pozałatwiać. I były godziny popołudniowe, 16, 17. Zaplanowałem sobie, że pójdę na siłownię wieczorkiem. Ale akurat robiłem nauczanie, oglądałem nauczanie od Artura o tym Duchu Świętym. I mówię, położę się na chwilę, nie? Zamknę oczy, zregeneruję się troszeczkę najwyżej, potem pójdę na tą siłownię. W sumie jak nie pójdę, to też nic nie stanie, mówię, to chociaż odpocznę. I zdrzemnąłem się w tej kanciapie, tam przy punkcie alarmowym. W tle leciał Artur. Często jest tak, że właśnie już jestem zmęczony, puszczam coś sobie, zasypiam i Artur mi tutaj gada do ucha. Ale obejrzałem pół tego nauczania. I mówię, najwyżej zasnę, potem wstanę i drugi pół doobejrzę sobie, żeby po prostu nic z tego nie stracić. No i w pewnym momencie, ja wtedy o tym nie wiedziałem, ale miałem takie wrażenie, że wstałem z tego łóżka, wziąłem telefon i coś zacząłem szukać na tym telefonie i wyświetliło mi się teledysk jednej piosenki na YouTubie. Dobrze pamiętam, kto to był za wykonawca, jaki był tytuł tej piosenki, nawet twarz zapamiętałem na tym zdjęciu na YouTubie, nie? A potem nagle się obudziłem i mówię, wstałem, mówię, kurde, to mi się śniło jednak, nie? Miałem wrażenie, że to było takie realne, że rzeczywiście wziąłem ten telefon do ręki. Mówię, kurde, sprawdzę to. Wziąłem ten telefon do ręki, przeglądam historię, czy gdzieś tam na śnienie poklikałem czegoś, mówię, nie, no nie ma nic takiego. A to przypomina mi się stara piosenka, którą kiedyś słuchałem, która wpadła mi do ucha i miała miłą melodię i no, bardzo mi się podobała. Wstałem, mówię, sprawdzę, co to za piosenka, w sensie puszczę ją sobie, przesłucham ją. No i odpaliłem komputer, wpisałem tą piosenkę, wykonawca to była Agnes, a tytuł piosenki to był On and On. I odpaliłem tę piosenkę, wpisałem, mówię, o kurde, mówię, centralnie na YouTubie wyświetlił mi się ten sam obrazek, który widziałem w tym śnie. No idealnie kolor włosów, wyraz twarzy, tło, które tam było, mi się to przyśniło. A potem widziałem to na ekranie monitora i włączyłem sobie tą piosenkę, piosenka się zaczęła i bardzo dobrze mi się zrobiło. Ta melodia mi się przypomniała, przypomniało mi się to, jak kiedyś słuchałem dużo tej piosenki i w pewnym momencie zacząłem się skupiać na tym tekście. Ona tam sobie śpiewa po angielsku i tak mi się dobrze zrobiło, ciarki mnie zaczęły po całym ciele przechodzić. Obecność czułem normalnie w pokoju, zacząłem cały drżeć i słucham, co ona tam w ogóle do mnie mówi w tej piosence. I ona tam śpiewała, że moja miłość do Ciebie trwa bez końca. I tak zacząłem skupiać się na tym, że ta miłość trwa,
że nigdy jej nie straci, że to jest coś, czego nie da się stracić. Ja mówię, kurde, przecież to w ogóle Bóg do mnie mówi, Bóg do mnie śpiewa. Tak zacząłem się trzęść, łzy mi zaczęły z oczu lecieć. Normalnie to było bardzo niesamowite, bo mówię, Boże, niedawno, co się dopiero pomodliłem do Ciebie, powiedziałem, że chcecie przeżywać, a tutaj teraz bierzesz i śpiewasz mi piosenkę. Nie wiem, jak to może brzmieć, nie? Włączyłem sobie piosenkę na YouTubie i coś mi tam leciało, ale ja normalnie doświadczałem tego, że Bóg do mnie śpiewał przez tą piosenkę. Potem jeszcze wygooglowałem sobie na tekstowo całkowite tłumaczenie tej piosenki i to już mnie w ogóle rozwaliło. Nie wiem, ile razy tą piosenkę cały czas słuchałem w kółko, ale słuchałem, tak mi łzy leciały, cały się telepotałem. Konkretnie gdzieś tam na kamerę zerkałem, mówię, czy nikt mi to nie wejdzie, to co nie powiem, nie? Siedzi przed kompem i płacze. Pomocy potrzebuje, czy co? Ale akurat nikt wtedy nie wszedł. Swobodnie sobie przeżywałem obecność tego, co do mnie mówi Boga. I to było niesamowite, bo ja nie wiem, czy ten wykonawca, który to śpiewa, jest nawrodzony na nowo, czy nie. Jakby, no nie interesuje mnie to, ale chodzi o to, że tekst mówi bezpośrednio do mnie, to Bóg śpiewał mi tą piosenkę. I co śpiewał? Że ta miłość do mnie trwa bez końca, że nigdy się nie skończy, że to jest coś, czego nie można utracić, bo przez chwilę mi przeszło, no to chyba coś sobie wymyślam, ale nie mogę sobie tego wymyślić, jak widzę, co się ze mną dzieje. Co więcej tam mówił? Mówił właśnie o tym, że nie muszę iść sam przez ten świat, że on chce być moją podporą, no i to było bardzo niesamowite. Co jeszcze przy tym wszystkim miało miejsce? To, że w momencie, kiedy chciałem po prostu powiedzieć coś do Boga, w tym momencie, kiedy on do mnie śpiewał, normalnie jakaś kulka mi w gardle stanęła i dwie takie kulki odkrztusiłem. Nie wiedziałem, co to było, ale coś mi po prostu przeszkadzało, wykrztusiłem to i poszło i to było niesamowite. Nie? Także chciałem doświadczać Boga, to on zaśpiewał mi piosenkę i to mnie rozwaliło i tak właściwie to było z półtorej tygodnia temu. I tak sobie co chwilę przypominam tę piosenkę, przypominam ten tekst, przypominam sobie to, że to on do mnie śpiewa, no i piękne się żyje naprawdę.